Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć coś na temat moich doświadczeń z zatrutą odrą. Nie wiem, czy nie są jeszcze hasła kluczowe dla YouTube'a. Myślę, że to jest zbyt mała katastrofa. Być może ten cudzysłów jest niepotrzebny, no bo jest to katastrofa, ale YouTube chyba za to jeszcze nie banuje za bardzo. Słuchajcie, moi drodzy, od 1 sierpnia do 12 sierpnia całe dnie i noce spędzałem właśnie nad odrą. Jak wiecie teraz, odra jest zatruta. Picem na wodę jest to, że nie wiadomo, co się stało. Ryby zdychają, nikt nie wie dlaczego. Na początku były rtęci, później były jakieś metylo, coś tam, jakieś związki chemiczne. Teraz próbujemy znaleźć naturalny skutek, że całkiem naturalne, że jakiś tam glon przyszedł i zabił wszystkie ryby. No jakoś nie łyniam tego, powiem Wam szczerze, moi drodzy. Ale chciałbym Wam opowiedzieć w tym odcinku, jak to wyglądało z perspektywy osoby, która płynęła kajakiem właśnie po tej zatrutej odrze, bo pierwsze zgłoszenia zaczęły takie medialne pojawiać się chyba początkiem sierpnia. Wydaje mi się, że to był 2, 3, 4 sierpnia. Ja byłem wtedy jako tak odcięty od wszelkiej maści mediów. Natomiast na Messengerze od znajomych dostawaliśmy zgłoszenia. A pierwsze zgłoszenia o tym, że jest coś nie tak z odrą, to były chyba jeszcze w granicach 20 któregoś lipca, chyba 25 lipca, 24, 27 lipca, tak te daty mi chodzą po głowie, więc powiem Wam, co my płynąc odczuwaliśmy po odrze. A więc, moi drodzy, tak jak na początku wspomniałem, 1 sierpnia rozpoczęła się nasza podróż, zaczęliśmy Wrocław przy moście Redzińskim, a skończyć mieliśmy w Świnoujściu, wpływając do morza. I tak w zasadzie też się, moi drodzy, stało. I co było z tą odrą? Płynęliśmy odrę, moi drodzy, dwudniowy spływ zrobiliśmy, taki krótszy. To było, moi drodzy, końcem kwietnia. I teraz płynąłem początkiem sierpnia. I mam porównanie, wydaje mi się, do tej odry, ponieważ jak zaczęliśmy płynąć, zacząłem odczuwać dziwny, mocno, delikatnie mówiąc, zapach wody. Nawiasem mówiąc, to był totalny smród. Pierwszy, drugi dzień jakoś tak do tego nie zwracałem uwagi. Na trzeci dzień zastanawiałem się, mówię, to będzie chyba tam zakłady takie chemiczne mijamy na wysokości brzegu dolnego. I mówię, płyniemy w dół rzeki, no to pewnie te zakłady chemiczne jakieś tam normy wiadomo, że spełniają, ale no coś od tych zakładów chemicznych musi być, że to tak śmierdzi. No i, moi drodzy, płyniemy drugi, trzeci, czwarty dzień i chyba około czwartego, piątego dnia, będąc już w okolicach Głogowa, zapytałem się chłopaków, Rafała Grubasa, mówię, słuchajcie, co jest z tą wodą? Oczywiście nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze o żadnym skażeniu, żadne takie informacje do nas jeszcze w ogóle nie dochodziły, że coś jest nie tak z odrą. No i słuchajcie, moi drodzy, okazało się, że ta woda nie tylko mi śmierdziała, tylko też chłopakom. Smród był taki specyficzny, najbardziej bym go mógł porównać do takiego efektu, jak spawacie metal, taki metaliczny zapach to miało, taki bardzo nieprzyjemny, mocno metaliczny w smaku, bo nie omieszkałem spróbować tego, dlaczego ta woda tak śmierdzi. Nie mówię, czy to było mądre, czy nie mądre. Oczywiście jakąś tam malutką ilość. To było takie, też wyczuwało się tak jak taki posmak, jak krew czasami na przykład macie gdzieś na palcu, weźmiecie tą krew i taki metaliczny właśnie posmak. To był taki bardzo delikatnie metaliczny posmak, to co ja zauważyłem, czego wcześniej zdecydowanie tej odrze nie było. Oczywiście ja tutaj, moi drodzy, nie zamierzam sugerować i absolutnie nie myślę, że ja sugeruję, że to była rtęć, bo nie mam takich kompetencji, nie sądzę, żeby to była też rtęć. Po prostu metaliczny zapach i posmak to miało. Ja, jako że płynąłem cały czas wiosłem praktycznie grenlandzkim, na ostatnie dwa dni naszej wyprawy zmieniłem się na Euroblade'a, to zależnie od techniki, ale praktycznie cały czas pływałem w wodzie, no bo cały czas jednak te ręce miałem zanurzone pod wodą w momencie wiosłowania przy większości moich technik i miałem cały czas bardzo duży kontakt z tą wodą. Około 4 czy 5 dnia, teraz już was nie chcę kłamać, pewnie jak będę wypuszczał filmy, bo będę chciał je robić w formie, że z każdego dnia naszego spływu będzie osobny film, tak będą wychodziły tydzień po tygodniu, ale wydaje mi się, że około 4-5 dnia zaczęły się problemy, delikatnie mówiąc, żołądkowe. Można by powiedzieć, że zemsta Wisły, bo na Wiśle mieliśmy, w zasadzie to Grubas miał takie mocne dosyć zatrucie, a wtedy piliśmy wodę z Wisły.
tylko przepuszczając ją przez filtr Xaviera, który zabija 99, dużo dziewiątek bakterii. Natomiast on nie zabija wirusów. Później dopiero zaczęliśmy wodę uzdatniać do picia, dodając do tego tabletki, które zabijają również wirusy. No ale to wcześniejsze picie sprawiło nam dosyć mocne zatrucie organizmu. Mówiąc to delikatnie, wirusówka, jelitówka, czytaj, sraczka. Moi drodzy, tutaj zaczęło się robić coś podobnego i wszyscy w trójkę praktycznie jednego dnia zaczęliśmy odczuwać skutki jakiegoś zatrucia. Na początku rozkminialiśmy, że może gdzieś jakaś kiełbasa, może coś z pożywienia staraliśmy się to znaleźć. Aczkolwiek, moi drodzy, no nie było jakichś takich rzeczy, które mogłyby nas za bardzo zatruć. Nie było to nic, czego później byśmy do końca spływu nie jedli, a w zasadzie chłopacy nie jedli, po czym mieliby problemy. W skrócie mówiąc, jednego praktycznie dnia wszyscy żeśmy się pochorowali, dostali taką mniejszą lub większą rozwolnionkę i moi drodzy, na mnie to zadziałało zdecydowanie najmocniej. Grubas dostał tą swoją jelitówkę, jak jeszcze pływał na wiośle grenlandzkim, kiedy miał duży kontakt z wodą. Rafał praktycznie niemalże nie pływał na wiośle grenlandzkim, bo mu za bardzo chlapało. Ogólnie musimy przyjąć, że płynąc na wiośle grenlandzkim mamy zdecydowanie większy kontakt z wodą. I tutaj Rafał miał to najlżej, ale to nie jest też wyznacznikiem, ponieważ przy zatruciu na Wiśle Rafał też jakby najmniej odczuł te skutki. Widocznie jego organizm jest bardziej odporny na zwalczanie tego typu wirusów? Zatruć? Nie mam bladego pojęcia, jak to nazwać. No w moim przypadku, moi drodzy, to było chyba najgorzej, bo o ile Rafałowi to przeszło chyba w 2 dni, Grubasowi to przeszło w 3, tam jeszcze czasami może 4 dni, no to w moim przypadku to się objawiło najostrzej, ale ja cały czas płynąłem też na wiośle grenlandzkim. I moi drodzy, no u mnie było to praktycznie 6 dni bez jedzenia. No, nie wiem, czy przyjmowałem 400, 500 może kalorii, które w zasadzie od razu leciały w krzaki. Miałem jeden dzień, że miałem problem z przyjmowaniem wody. I później, im dalej tego spływu, tym trudniej mi się już płynęło ze względu na siły. Ale nie siły mięśniowe czy coś, tylko na takie no, wycieńczenie organizmu. Brak jedzenia, codzienny wysiłek po 10 czy nawet więcej godzin czasami. I po prostu przez to się gorzej, moi drodzy, płynęło. Widzieliśmy na wysokości, to było, wydaje mi się, że to było kawałeczek za Słubicami, za Frankfurtem nad Odrą w zasadzie, bo to mówimy teraz o zachodniej stronie. Widzieliśmy niemiecką policję prawdopodobnie, płynąc, że z czymś podobnym do wykrywacza metali oni po prostu czegoś szukali. Nie wiedziałem na początku, co to jest, dopiero za kilka dni zaczęły do nas dochodzić wiadomości, że Odra jest zatruta, nie wolno, w ogóle alerty RCB zaczęły do nas przychodzić, że nie wolno się zbliżać do tej wody, że nie wolno mieć z nią kontaktu. No my w niej cały czas brodziliśmy, bo płynęliśmy, więc w zasadzie no, olaliśmy te alerty. No nie mieliśmy też zbytnio dużego wyboru, bo teraz organizacja ewakuacji nas, powiedzmy, z wysokości, nie wiem, gdzie to się tak już zaczęło, ale tak gdzieś mi się wydaje, że już Cedynia, Kostrzyn, Odrzański, no to tam już zaczęliśmy być świadomi, że coś jest nie tak z tą wodą. No to byłoby bardzo trudne, bo cała logistyka czekała na nas, kemping, auta, dziewczyny, dzieciaki w Świnoujściu, więc po prostu olaliśmy te alerty i płynęliśmy w nich, tak? Co do samych śniętych ryb, widziałem ich nie aż tak dużo, na wysokości Zagłogowem to było przed Krosnem Odrzańskim jeszcze. Tak, to było w granicach blisko przed Krosnem Odrzańskim. To widziałem jakieś takie śnięte ryby. Nie było ich dużo na tamten moment. To był, moi drodzy, prawdopodobnie gdzieś około 7 raczej. Około 7 sierpnia to było, to jakieś ryby się pojawiały. Natomiast co nas zdziwiło, płynąc w Wisłę, płynęliśmy powiedzmy w koło czerwca i w kwietniu płynęliśmy, końcem kwietnia płynęliśmy też Odrę i nigdy nie zauważyliśmy takiej ilości rzucających się ryb na wodzie. Powiem wam, że naprawdę swego czasu wędkowałem też nad Odrą, ale mówię, no wiadomo, tutaj płyniemy, dziennie robimy te kilkadziesiąt kilometrów, więc może więcej tego widzimy. Bo stojąc na Odrze, na jakiejś główce sobie wędkując,
No to nie widziałem, żeby co chwilę się jakieś łopaty, jakieś leszcze wielkie wywalały, czy jakieś inne ryby. A powiem wam, że podczas spływu, i to będzie pewnie niejednokrotnie uwiecznione na kamerach, no te ryby masowo się chlupały do góry. Nie wiem, czy to jakikolwiek związek ma, czy może ta pora roku się tym definiuje, że po prostu te ryby może skaczą za jakimiś owadami, chociaż leszcze za owadami by skakały. No też nie do końca mi się to. No ale dobra, może jakiś szczupak bił od dołu, coś. Nie wiem, ale powiem wam, że średnio były odcinki, że te ryby naprawdę wyskakiwały, chlupały co 5-7 minut i to tak cały dzień. Powiem wam, że na początku było ale fajne, te ryby się rzucają, a później, jak już na przykład przyszło nam do spania, a spaliśmy zazwyczaj kilka metrów od wody, 2-3 metry w zasadzie od wody, czasami nawet mniej. To powiem wam, że to było irytujące, bo ta ryba się non-stop rzucała. Widzieliśmy też bobry po drodze, żywe natomiast, nic się im nie działo. Dużo ptactwa nad Odrą. Jeden przypadek był taki, że miałem problem, to było, moi drodzy, w Gryfinie. Poprosiłem chłopaków, żeby sprawdzili ręką wodę, czy parzy ich. Mówię, czy ktoś tutaj coś wylewa z jakiejś, no nie wiem, elektrowni, jakieś gorące coś, bo nie mogłem wsadzić ręki do wody, bo po prostu mnie parzyło. Jakby się wsadzali do, nie do wrzątku, ale do takiej 85 stopni temperatury wody. No po prostu no, nie szło utrzymać tam ręki. Oczywiście chłopaki zaprzeczyli temu, ale tutaj akurat miałem prawdopodobnie problem z odcinkiem kręgosłupa szyjnym i przez to gdzieś tam jakieś nerwy sparaliżowane, więc tego bym nie wiązał. Niektórzy ludzie mówią, znowu już widziałem na filmikach, że woda w Odrze parzy. Uff. No nie wiem, no mówię, obcowaliśmy z tą wodą, która już była zdecydowanie zatruta. Już trześnięte ryby też widzieliśmy, płynęliśmy cały czas tym syfem. Poza nadmiernym smrodem nie widziałem nic takiego. Nie widziałem też jakichś plam, czegoś wylanych. Niczego, co nie byłoby jak gdyby naturalne, takie, znaczy naturalne. Takie, co często w Odrze jest, bo często jest, że jakiś syf ktoś wywali z pól czy coś, ale to takie coś, jakaś taka piana, to jest to, co zawsze jakby było. To, czego jakby wcześniej nie zauważyłem, to jest ten okropny, moi drodzy, smród, który przejawiał się cały czas na Odrze. No i mieliśmy też problemy, bo tak naprawdę wiecie, no umyć się gdzieś trzeba, tak? No to chodziliśmy się, kąpaliśmy w tej Odrze i nie powiem, że to było raz czy dwa. Na pewno lepiej było się wykąpać w tej śmierdzącej wodzie niż chodzić zaśmierdziałem przez 2 tygodnie. Aczkolwiek tak naprawdę pierwszą rzeczą, jak tylko dopłynęliśmy do morza, to było łazienka i prysznic. Ubrań nie szło domyć. My oczywiście nam sami prała ubrania. Wiecie, jak sami pierze ubrania. Bierzecie mydło szare i sami myjemy je. To powiem wam, że dziewczyny miały problem, bo robiły chyba jedno czy dwukrotnie już pranie i te ubrania śmierdzą. Te ubrania po prostu śmierdzą. Cholera wie czym, ale jest, moi drodzy, smród. Co z tą Odrą się tak naprawdę stało? Nie wiem. Czy nie wolno do niej wchodzić? Aż tak, jak to mówią media. Oni oczywiście pewnie mówią zapobiegawczo to wszystko. No ja akurat teraz nie miałbym oporu, żeby pójść i chodzić po tej Odrze, bo ponieważ robiłem to cały czas. Fakt faktem, zatrucie pokarmowe, co miałem, to wydaje mi się tak na 96%, bo chyba 4% miało to piwo, co piłem wtedy. Nie, ale uważam, że, moi drodzy, to było zatrucie od tej wody, tak? A że ja cały czas jak najdłużej płynąłem na tym wiośle grenlandzkim, to po prostu najdłużej miałem to zatrucie i ono ze mnie nie schodziło. No to było coś strasznego, bo praktycznie co zjadłem, co by to nie było, to za chwileczkę ja tego tak naprawdę nie miałem. Pamiętam, że ostatni dzień to już leciałem z MRE, wyciągnąłem po prostu miód i drzem. Szukałem po prostu kalorii takich, żeby coś przyjąć. Zastanawiałem nawet, czy olej nie wypić, żeby mieć jakiekolwiek kalorieczkę. To jest głupie. Jak, moi drodzy, sytuacja na Odrze się rozwinie? Na 100% prawdy nigdy nie poznacie. Jeżeli ktoś nawet wylał jakieś badziewie, to myślę, że pójdą tam większe pieniążki, że to będzie zaduszowane w jakiś sposób, a będzie próba znalezienia jakichś naturalnych czynników katastroficznych, typu, nie wiem, platynowe glony z nadbugu, czy nie wiem, co tam mogą wymyśleć. No moim zdaniem po prostu ktoś coś, delikatnie mówiąc, wpuścił i teraz pewnie już jest dobrze dogadany i dlatego przychodzą teraz takie akcje jak szukanie
naturalnych przyczyn tego. No, wydaje mi się, że jeżeli wystarczy wziąć do sanepidu, zanieść rybę i zobaczyć, dlaczego ta ryba zdechła. Teraz mówią jakieś przydusze, za dużo tlenu, za mało. Sekcja zwłok pierwszej lepszej ryby. Zobaczyć, dlaczego ta ryba zdechła, co jej się stało. Przecież to nie jest rocket science, ale widzę, że w dzisiejszych czasach to chyba jest rocket science, żeby to przebadać. Mamy tak rozbudowaną technologię, możemy tak dobrze sprawdzać czynniki wody. Ja wiem sam, ile jestem w akwarium w swojej wodzie, sprawdzić wszystkimi odczynnikami zawartości różnych twardości wody. To tam już pomijam twardość węglową, twardość ogólną, czy nie wiem, pH 4. No, mamy, nie wiem, kilkadziesiąt testów. Ja sam do zwykłego, głupiego akwarium mam. Do akwarium morskiego macie już tyle tych testów, tak naprawdę. A w tym przypadku mamy, moi drodzy, ogromne laboratoria, które nie potrafią stwierdzić, co się odwaliło w Odrze. No to mnie troszeczkę śmieszy. Co wam mogę też powiedzieć, to na wysokości, kiedy już zaczęła warta wpadać do Odry, czyli to jest, moi drodzy, kawałeczek chyba za, jak dobrze pamiętam, Kostrzynem nad Odrą, to, moi drodzy, ta woda delikatnie już przestawała śmierdzieć. I, moi drodzy, jak minęliśmy Kostrzyn nad Odrą i później tam już okolice Ognicy to były, to, moi drodzy, ta ryba też już jakby stopniowo mniej przestawała się rzucać. Tak teraz z perspektywy czasu to zauważyłem. I ta woda po kilkudziesięciu kilometrach połączenia się warty z Odrą, czyli przy rozcieńczeniu, też przestawała aż tak śmierdzieć. Już było naprawdę zdecydowanie lepiej. Na Zalewie Szczecińskim nie odczułem w ogóle smrodu tej rzeki, jak wpływaliśmy. Płynęliśmy cały Zalew Szczeciński, to tam było ok. No i później, moi drodzy, Świnoujście, Kanał Piastowski czy rzeka Świna, tam już nie dało się wyczuć w zasadzie żadnego smrodu tej rzeki. Ryby też się w zasadzie, tak teraz sobie przypominam, Zalew Szczeciński, tam się za bardzo nie rzucały te ryby. To na Odrze było, faktycznie, coś to musi być też na rzeczy, że te ryby chyba się nienaturalnie rzucały, bo coś im było. Nie wiem co, ale może zaczynały głupieć, wariować. Fakt faktem mamy. Nie twierdzę, że nie ma żadnej katastrofy. Znaczy, nie wiem, co to jest pojęcie katastrofa ekologiczna, no. Czy zatrucie jednego nawet kraju, czy jest katastrofa ekologiczna globalna, czy nie. Nie wiem, jak to ująć. Aczkolwiek uważam, że jesteśmy w niezłej dupie, bo to była jedna z większych rzek polskich. Tak, wiadomo, Wisła, Odra to są takie naprawdę rzeki molochy. I teraz, moi drodzy, to się dosyć grubo rozeszło. Tych ryb naprawdę, z tego co widziałem gdzieś na zdjęciach, na mediach, tych ryb naprawdę posnęło ogrom. A drugie tyle, jak nie więcej, albo nie mniej. Przecież nie wszystkie zawsze wypłyną do góry. Wydaje mi się, że na dno też pójdą jakieś ryby. No, wydaje mi się, że jest grubo. I wydaje mi się, że rewitalizacja tej rzeki to nie będzie kwestia 5-10 lat. Tylko to może być, jak ja widziałem tam niektóre sandacze, jakie tam były, jakieś szczupaki, amury. To te ryby nie rosną 5 czy 10 lat. Myślę, że niektóre ryby miały spokojnie po 15-20 nawet lat. Więc. No, jesteśmy trochę w dupie. Przykro. No, ale takie są fakty, moi drodzy. Nie będzie to zbyt łatwe, moim zdaniem, do naprawienia. To jest tak, moi drodzy, tak z mojego punktu widzenia sytuacji na Odrze, bo mówię, no, byłem cały czas w trakcie tej sytuacji. Tak samo jak płynęliśmy, cały czas mówili o niskim stanie wód. Wszyscy nas straszyli, że z buta będziemy chodzić po Odrze. Gdzieś były w mediach jakieś pokazywane takie miejsca, gdzie są jakieś kałuże na Odrze, nie ma wody. Tutaj muszę wam powiedzieć, że to jest akurat, to była jakaś bujda na kółkach i szukanie, nie wiem w ogóle, co to miało na celu i mówienie, bo praktycznie od momentu, kiedy płynęliśmy, cały czas nas mijały statki. Czy na przykład wypływały z drugiej śluzy, którą mieliśmy, czyli z Malczyc, wypływały statki, Zagłogów płynęły, do Dzigacic pływały. Od Dzigacic to tam w ogóle był już ruch, bo tam robią nabrzeże, główki robią. Ogólnie, jeżeli o to chodzi, sytuację w mediach, co mówili, to była naprawdę bujda na kółkach, że nie ma wody w Odrze, ponieważ. Fakt faktem, jak my zaczynaliśmy pływać, to stopniowo ten poziom wody jakby schodził przez kilka ładnych pierwszych dni. W zasadzie większość naszej wyprawy. W sensie to było łatwo widoczne po tym, jak zostawialiśmy kajaki, powiedzmy pół na pół takie. Trochę na wodzie, trochę na lądzie, a rano zostawaliśmy je całkiem na lądzie, tak?
Aczkolwiek do poziomu, jak ja pamiętam, jak kiedyś się łowiło ryby, jak główki były widoczne, to do takiego poziomu to jeszcze bardzo daleko było. Więc odra była moim zdaniem pływalna, barki pływały, jakieś mniejsze stateczki pływały, zresztą tam na tych odcinkach raczej mniejsze stateczki pływają. Co teraz będzie z odrą? Jestem tego bardzo ciekaw. Pamiętam, że jeszcze w latach 90. odra była takim, to była droga wodna tak naprawdę do chyba Jelcza Laskowice, a nawet czasami jeszcze troszeczkę wyżej w sensie Odry, w górę rzeki. To była rzeka normalnie żeglowna, normalnie tranzyt nią szedł. To jest zasad, chociaż nie, to już nie jest droga wodna, ale to była droga wodna. Tak naprawdę od 20-30 lat próbują się za to zabrać, żeby jeszcze raz zrobić to nabrzeże, żeby ta rzeka dalej była funkcjonalna, jednak im to tak średnio mocno wychodzi. Aczkolwiek nie powiem, bo tak jak wam mówię, od wysokości chyba Dzigacic, a w zasadzie nawet chyba jeszcze przed Dzigacicami, już przed tym mostem, już się zaczęły robić remonty tych główek, moi drodzy. I naprawdę robią coś na tym nabrzeżu, robią ładnie te główki, ładnie regulują tą rzekę. A czy ją pogłębią, czy o nią zadbają dalej? Zobaczymy. Z drugiej strony były brzegi właśnie przed Gryfinem, no to tam była masakra, tam już nie było główek, ale jak szukaliśmy noclegu, to zobaczycie na filmach, tam było naprawdę niezłe koko jumbo. To tak, moi drodzy, z mojej perspektywy porównanie tego, co było w mediach. Także, moi drodzy, tak to wygląda z mojej perspektywy. Powiedziałem, co wiedziałem. Dużo, dużo medialnych, takich, tak jak mówię, z tym poziomem wody, to są pice na wodę. Natomiast zresztą u nas chyba nigdy nie ma normalnie. Albo jest jakaś katastrofa, że są powodzie, albo że są susze, albo że coś. Tak zawsze było, tylko teraz to po prostu ludzie piekielnie nagłaśniają. Nie rozumiem tego. No w sumie to się klika, no to dobra, trochę rozumiem, jak działa marketing i świat. No to dobra, trochę rozumiem, skąd to się bierze. Aczkolwiek tak jak dużo rzeczy, moim zdaniem, typu właśnie niski stan Odry, no mówię, przepłynęliśmy niemal całą Odrę i wiem, coś o stanie głębokości tej wody, bo nawet często wiosną sobie sprawdzałem. O tyle, moi drodzy, z tą rybą to akurat jest, znaczy z rybą, z tym śmierdzeniem tej odry i zatruciem jej, no to to już na przykład nie jest fajne i długo myślę, że się po tym będziemy zbierali. Ciekawe, jaki procent w ogóle ryb szlak trafi. No i pamiętajcie, że zwierzęta lądowe też dostały bądź dostaną po dupie, no bo odra jest utrzymaniem życia dla milionów stworzonek, jakichś tam sarenek, dziczków, bobrów, czapli, o Jezu, ile tego było, czapli, orłów różnych. Także, moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało w trakcie niskiego poziomu wody, w trakcie zatrucia, jak to wyglądało z perspektywy samej wody, kiedy my spędzaliśmy płynąc kajakami całe dnie na tej wodzie, no to zapraszam Was, myślę, że już za miesiąc, może dwa, jak będę miał całą serię gotową, to pojawi się na kanale. Nie wiem jeszcze, czy na kreatywnym vlogu, czy na kreatorze, więc obserwujcie obydwa kanały i tam będziecie mogli, moi drodzy, zaobserwować, jak ta rzeka wyglądała, jak wyglądał jej poziom wody, skakanie ryb i to wszystko inne, moi drodzy. Tymczasem, moi drodzy, mam nadzieję, że komuś ten filmik się przydał, spodobał w jakiś tam sposób. No i co? Do następnego odcinka chyba. Pamiętajcie zostawić subskrypcję, łapkę w górę. Hejka.